Po raz pierwszy od 28 lat Stal Mielec mierzy się z GKS-em Katowice na poziomie Ekstraklasy. To druga kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jesteśmy w Mielcu. Oficjalne przywitanie i już gramy. 27 minuta. Marcin Wasilewski z prawej strony posyła piłkę w pole karne. Z tej akcji nic nie wychodzi, ale mamy analizę VAR i jak widzimy w powtórkach zagranie ręką Krystiana Gettingera. Sędzia Łukasz Kuźma dyktuje rzut karny. Z 11 metrów nie myli się Arkadiusz Jędrych. Pewnie wykorzystany rzut karny i GKS Katowice prowadzi 1-0. Dla Jędrycha to pierwszy gol w Ekstraklasie. Siódmy sezon tego piłkarza w Gieksie. Awansował z GKS-em z drugiej do pierwszej ligi, z pierwszej do Ekstraklasy. No i w poprzednim sezonie też, mimo że jest obrońcą, sporo goli strzelał także z rzutów karnych. To już znakomita okazja, przed którą staje Grzegorz Rogala, ale dobra interwencja najlepszego bramkarza poprzedniego sezonu Mateusza Kochalskiego. Do przerwy goście prowadzą 1-0, a po przerwie Koki Hinokio wypuszcza w bój Ilię Szkurina. Szkurin świetnie w polu karnym, ale dobra interwencja Dawida Kudły. I tym razem Szkurin przegrywa pojedynek z bramkarzem, chociaż zachował się w tej sytuacji bardzo dobrze. Przedarł się w polu karnym. No i ostatecznie jednak piłki do siatki nie skierował. Raz jeszcze oglądamy tę sytuację. Dobre wyjście z bramki Dawida Kudły, który zażegnał niebezpieczeństwo. Stal na początku drugiej połowy próbowała zaskoczyć golkipera Gieksy. Bert Esseling znów dogrywał do Szkurina. I tym razem jednak białoruski napastnik nie zdołał znaleźć sposobu na golkipera drużyny przyjezdnej. Im bliżej końca tego meczu, tym jednak GKS spokojniej kontrolował wydarzenia na murawie. Stal nie była sobie w stanie stworzyć więcej dobrych sytuacji podbramkowych. GKS też rzadko próbował zaskakiwać Mateusza Kochalskiego, tym razem akurat przy strzale Mateusza Marca wyręczył bramkarza Stali Krzysztof Wołkowicz. Jeszcze w samej końcówce główka Berta Esselinka, ale to już doliczony czas gry. No i ostatecznie wynik się już nie zmienia, skromnie, ale zasłużenie GKS Katowice wygrywa w Mielcu ze Stalą 1-0. I uwaga, to pierwsze zwycięstwo GKS-u Katowice w Ekstraklasie od 19 lat. A na wyjeździe to nawet od 21 lat. Ostatni raz GKS w Ekstraklasie wygrał w 2005 roku, a na wyjeździe 3 punkty zdobył w roku 2003, bardzo dawno temu. A więc GKS Katowice z pierwszym kompletem punktów w nowym sezonie. GKS Katowice wygrywa w Mielcu ze Stalą 1-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.